Witaj na kolejnym sprincie, czymś trywialnym, czyli bilansem miesięcznym. Jako że jest to dość proste wyzwanie, może zostać przydzielone osobie na stanowisku juniorskim. Celem użytkownika jest chęć zapanowania nad wydatkami i stwierdzenie, czy ma je obecnie na plusie czy minusie. Nasz frontendowiec przygotuje odpowiedni wygląd strony z możliwością wybrania miesiąca i roku, co poskutkuje przefiltrowaniem wydatków. Przypomnę, że jest endpoint do filtrowania, więc ta część zostanie pominięta, ale również zostanie dodana informacja, czy dany miesiąc zakończył się na minusie, czerwona belka, a może na plusie, i tutaj kolor zielony, albo bilans jest zerowy, biała belka. Jednak tym zajmie się front. Backend powinien zesumować przychody i wydatki za dany miesiąc oraz przygotować bilans w oparciu o te sumy, czyli od przychodów odjąć wydatki. Możesz teraz zapauzować film i zmierzyć się z tym wyzwaniem, albo przejść dalej i zobaczyć moją interpretację rozwiązania. Zaczynam od stworzenia nowego pakietu Auditors i nowej klasy serwisowej. Nazywam ją Expenses Auditor Service. Dodaję jeszcze test tego komponentu. Będzie korzystał z Mockito, więc dodaję odpowiednie zależności. Umieszczam metodę testową sprawdzającą, czy metoda w serwisie zwróci oczekiwany wynik. Inicjalizuję serwis odpowiedzialny za liczenie bilansu. Będę wywoływał metodę getAudit. Tworzę ją również w nowym komponencie. Na teraz sprawdzam w asercji dowolną wartość. Interesuje mnie tylko informacja, że test się nie powiódł. Przechodzę do implementacji, czyli z dwóch serwisów, Asset Service i Expenses Service, pozyskuję dane na podstawie metody z filtrem. Dodaję odpowiednie zaślepki w teście. Wystarczy, jak metody zwrócą listę z jednym elementem, który będzie miał uzupełnioną wartość. Nie będę przeprowadzał żadnego filtrowania albo innych operacji poza sumowaniem wartości. Zmieniam oczekiwaną liczbę na coś, czego będę się spodziewał, czyli 10 minus 1 daje 9. Uzupełniam dane w metodzie serwisowej. Jako filtr tworzę mapę z miesiącem i rokiem, który zostanie przekazany jako parametr do metody getAudit. Przypomnę, że mam w Mouse Enum dwie metody odpowiedzialne za pobieranie pierwszego i ostatniego dnia miesiąca.
według roku. W teście nie ma znaczenia, jakie parametry przekażę, gdyż odpowiedzi zostały już zaślepione listami z odpowiednimi DTO. Dla czytelności filtry i pobieranie danych z serwisów przenoszę do prywatnych metod. Teraz najważniejsza część tego zadania, czyli zesumowanie przychodów i wydatków. Korzystam z metody streama reduce, a następnie odejmuję wydatki od przychodów. Uruchamiam test i jest zielony. Oczywiście można jeszcze dopisać testy z większą ilością przypadków, inną ilością DTO na listach, innymi wartościami tych DTO. Na koniec zostaje stworzenie kontrolera i przetestowanie poprzez użycie endpointów. Ja korzystam z HTTP klienta, ale równie dobrze można skorzystać z Postmana. Przy kontrolerze korzystam z path variable, ale tutaj jest dowolność i inwencja twórcza programisty. Jak widać, po wykonaniu zapytania wyniki są spodziewane. 0 dla sierpnia, przychody i wydatki się balansują i dość duży minus dla grudnia. To tyle w tym sprincie, zapraszam na kolejne.